PZL 37 Łoś został zaprojektowany przez inżyniera Jerzego Dąbrowskiego w latach 30. XX wieku. Był to pierwszy polski samolot bombowy o całkowicie metalowej konstrukcji, co znacznie zwiększało jego wytrzymałość i wydajność. Samolot bombowy PZL 37 Łoś był jednym z najnowocześniejszych samolotów bombowych swojego czasu i stanowił chlubę polskiego lotnictwa przed II wojną światową. Wyposażony był w zaawansowane systemy nawigacyjne i bombowe, w tym celownik bombowy PZL WZ-37. PZL 37 Łoś brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Pomimo krótkiej służby, PZL 37 Łoś stał się symbolem polskiej myśli technicznej i ducha walki.